Cześć wszystkim, Hubert z tej strony, a ze mną dzisiaj gość specjalny Mateusz Żyła, autor książki Piekło i Metal, historia zespołu KAT, która już jakoś się ukazuje. Chyba kiedy ten materiał wyjdzie, to jesteśmy w przeddzień premiery. Cześć, witam cię serdecznie. Jak się masz? Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. No jak się mam? Wiesz co, chyba 3 dni mamy do premiery, bo akurat tak rozmawiamy. I burza w ogóle emocji u mnie. Wiesz, z jednej strony się cieszę, jestem podekscytowany tym, że wreszcie to ujrzy światło dzienne po tylu latach pracy. Z drugiej oczywiście oczekiwanie, jak ta rzecz zostanie przyjęta. Ja mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że to była uczciwa, rzetelna praca, ale zawsze ostateczny przecież werdykt, ocena należą do czytelników, także będę czekał na oceny. No tak, wypuszczasz książkę i ona tak de facto staje się już własnością czytelników w pewien sposób. Tak jak artyści wypuszczają płytę, to przestaje być trochę ich, staje się jakby, wiesz, w tym całym obiegu. No i słuchaj, no ty już masz kilka książek za sobą i czy te uczucia można jakby na podstawie twojej obserwacji też muzyków, artystów porównać do tego, jak artysta wydaje płytę? Oj, trudno mi się wypowiedzieć, bo nigdy nie byłem w tej skórze, nie? Artysty, nie potrafię chwycić za instrument i zagrać melodię, a co dopiero nagrać i wiesz, i próbować sobie uzurpować jakoś, czy odtworzyć te emocje, które towarzyszą artyście przy wydaniu płyty, ale mogę sobie to wyobrazić, nie? I myślę, że to jest właśnie to, ta mieszanka ekscytacji ze zmęczeniem, bo także nie ukrywam, że jestem już trochę energetycznie, co może nie widać, ale wewnątrz troszeczkę to zmęczenie jest, nie? W zasadzie, wiesz, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że sam powiedziałeś, że wydałem, czy napisałem kilka książek. Pierwsza Głos z ciemności z Romanem Kostrzewskim, to w zasadzie wtedy byłem 25-letnim gówniarzem, trochę bezczelnym, ale bezczelnym w takim sensie, że nie miałem, wiesz, nie miałem oporów, czy nie miałem jakiegoś balastu, że tu jakiś młody chłopak, w ogóle nieznany, nigdzie, a bierze się za Kostrzewskiego. Nie, zupełnie tak do tego nie podchodziłem, tylko chciałem to zrobić jak najlepiej, nie? I wtedy, powiem ci, że wtedy, jak sobie przypomnę ten 2016 rok, wrzesień, czyli premierę Głosu z ciemności, to kompletnie nieporównywalne emocje do tego, co się teraz dzieje, nie? Teraz jakby mam już tego świadomość, działam troszeczkę w tej branży od kilku lat, piszę do Music Magazine, więc coraz jakby więcej tego się dowiaduję, a wiadomo, im bardziej, im głębiej wchodzimy, tym widzisz tę perspektywę, nie? Jasne. Także no ciekawa rzecz. Metallica, ta książka o Metallice, która się ukazała w 2021 roku, czyli ich pierwszych występach za żelazną kurtyną u nas w katowickim Spodku, no to też w zasadzie to był reportaż, nie? Wzbogacony wspaniałymi zdjęciami nieżyjącego Maćka Głowaczewskiego, ale też to była frajda niesamowita. Mieliśmy super spęd w Riddle Music Club, jeszcze był taki music klub w Tychach, tam koncert Dragon przyłożył, przyjechali koledzy, przyjaciele, koleżanki z całej Polski, wyobraź sobie, że przyjechali nawet z nadmorza do Tychów specjalnie na ten wieczór. Strasznie szanuję takie zachowania i to jest też pomocne. Pytałeś o uczucia twórcy. Wydaje mi się, że to bardzo pomaga takie gesty, które komuś się wydają jakby niepotrzebne, a w zasadzie jedna wiadomość, czy jedno miłe słowo, albo nawet krytyczne, to bardzo tak buduje, nie? Że coś nie przechodzi bez echa. Jasne. Także no, czyli można powiedzieć, że pisząc książkę dotyczącą Romana właśnie, Wywiad Rzeka, no to byłeś w podobnym wieku do mnie teraz, to kurczę, powiem ci, że jakbym miał sobie gdzieś tam, no jestem 24 mam teraz, ale jak miałbym sobie wyobrazić teraz wzięcie się za taką formę, no to wiesz, no nie wiem, czy bym podołał, nie? Ale to chyba później trochę to gdzieś tam... Jak masz sprawne pióro i też jesteś oczytany, a podejrzewam, że ty jak najbardziej jesteś, no to to gdzieś pewnie wyszło dość naturalnie, ale powiedz mi, czy ten twój wiek wtedy właśnie, w tym 2016 roku, on bardziej ci pomagał w tym zadaniu, ta bezczelność, czy jednak po latach, nie wiem, wertując stronę tej książki, czujesz, że trochę, że dzisiaj byś zrobił to może troszkę inaczej? Bardzo fajnie, że o to pytasz, dlatego że absolutnie nie patrzę, nie spoglądam na tę książkę bezkrytycznie. Ja sobie, wiesz, przeanalizowałem to z upływem lat, też, że mam większą teraz wiedzę, nie? Na pewno nie będę tutaj krytykował czy sypał głowy popiołem, bo uważam, że ta książka jest, wydaje mi się, ciekawa, udana, ale rzeczywiście taki fan Kata, który wtedy, w tym 2016, no, znał dzieje od zarania, mógł tam zauważyć, że rzeczywiście są tam jakieś braki, nie? Dotyczące biografii katowskich, nie? Że mogłem w pewnym momencie bardziej pociągnąć Romana za język. Jasne, zawsze można coś zrobić więcej, nie? Ja przypuszczam, że teraz, choć ta książka, biografia katowska, starałem się naprawdę nie zostawić ani jednego miejsca, nie? Żeby tam coś było niedopowiedziane, ale oczywiście za kilka lat pewnie ją przeczytam, a tu można było tak zrobić, tu normalna sprawa, nie? Dla twórcy. Ale czy ten wiek był dla mnie wtedy błogosławieństwem czy przekleństwem? Wiesz co, ja myślę, że jednak mimo wszystko więcej plusów niż minusów było tego, nie? Jak u Jarka Szubrychta byłem ostatnio w Antyradiu, to mu powiedziałem, że wchodziłem do sekty, że właśnie byłem spoza sekty. Nie? Spoza sekty, nie? I w zasadzie nie wiem, czy więcej plusów, czy minusów było tego. Nie zastanawiam się nad tym. To jest jakiś czas, doświadczenie pewnego czasu i myślę, że dobrze, że coś takiego Roman zostawił. Co ja sobie bardzo cenię z Głosu z ciemności. Jasne, przy tej całej świadomości pewnych braków z biografii katowskiej, którą starałem się uzupełnić teraz w tej książce, to myślę, że bardzo ważny, bardzo podkreślony jest ten okres dzieciństwa Romka, który przecież wpłynął na jego późniejsze wybory twórcze, życiowe, nie? Mhm. Także to myślę, że jest plus. No a ty co sądzisz? Właśnie ciebie zapytam, nie? Wiesz co, no jestem jakby w trakcie lektury, nie? Bo i tutaj posługuję się e-bookiem, okay. Bo jeszcze, tak jak ci mówiłem, przed rozpoczęciem nagrywania czekam na tą mój egzemplarz Kata, aż do mnie przyjdzie. Wtedy jak już będę ją w papierze, no to już wiesz, już od deski do deski to będzie przeczytane. Natomiast jak chciałem nabyć Romana, no to już niestety nigdzie go nie ma, nie? On jest wyprzedany. Ja też go mam w pliku. I sobie studiowałem. Kurczę, wiesz, mam trochę problem z tymi e-bookami, nie? Ja jednak lubię sobie do papieru usiąść i jednak... Słuchaj, ja, przepraszam, że ci przerywam, jak biorę po prostu książkę, mam akurat proces kawki, bo przygotowuję się do zajęć, czy prasę, wszystko muszę mieć w dłoni. Ja jestem chory, jak muszę włączyć artykuł tutaj internetowy jakiś, czy e-book, nie? Także doskonale wiem, co czujesz. Uwielbiam prasę, uwielbiam książki, materię, mam nadzieję, że to nie zginie. No, ja bardzo podobnie, wiesz, ten zapach, strukturę, okładkę, to wszystko, a też, no nie mam jeszcze tej książki w rękach, ale spodziewam się, że ona jest bardzo fajnie wydana. Wiem, że nad tym dość długo pracowaliście. No gruba rzecz, też chyba twarda oprawa z tego, co kojarzę, więc no to są takie trochę księgi, nie? Bo też ostatnio... No wyszła aktualizacja biografii Wejdera, Jarka Szubrychta i to też jest bardzo taka gruba, właśnie fajnie opakowana, też z wyglądu bardzo taka przypominająca, powiedziałbym, jakąś nawet starą księgę rzecz, bardzo o wiele ładniej wydana niż to poprzednio, chociaż ta pierwsza też wiadomo, że była super. Także ja jestem osobiście fanem szczególnie takich grubych ksiąg, które mają trochę takiego też old schoolu w sobie, nie? A ja przyznam, że lubię takie właśnie książki o rozmiarach, że można sobie je wziąć do pociągu, nie? I poczytać i tak dalej. Tu nie było takiej możliwości. Jest to rzeczywiście cegła. Nawet chyba ma większy format ta książeczka. No tak jak mówię, też czekam. Też chcę już mieć ją w ręce i się trochę nacieszyć tym. Więc nie dało się mniejszy, bo by wyszło chyba z 900 stron, nie? Czyli ileś, musielibyśmy 2 tomy zrobić, nie? A było tak wiele fantastycznych jakby rzeczy do przekazania ludziom, fantastycznych, może to złe słowo, ale ciekawych, nie? Ciekawych i w pozytywnym i w negatywnym słowa znaczeniu, plus mnóstwo zdjęć takich archiwalnych. Niektóre pojawiają się po raz pierwszy. W ogóle z tymi zdjęciami wiążą się też ciekawe historie, ale pewnie do tego dojdziemy. Okej, dobra. To powiedz mi, czy był w ogóle taki pomysł, gdzieś tam świtał ci w głowie, żeby to faktycznie podzielić na 2 albo więcej tomów? Czy chciałeś właśnie całość jako tą księgę po prostu wypuścić, żeby to raz poszło w świat i tyle? Można by było nawet tak zrobić, że dobra, do okresu KAT-a, do rozłamu, nie? Do tego 2004 roku i później zająć się KAT-em Piotra i KAT-em Romana, nie? I druga część, ale jednak proporcja byłaby zbyt zachwiana i postanowiliśmy, zresztą od początku w tym kierunku zmierzaliśmy, że wydamy to jako po prostu całość, nie? Żeby ludzie mieli pełną narrację. Może komuś się uda po prostu w kilka godzin czy w 2 dni to połknąć. Teraz przed chwilą dostałem super wiadomość, to mnie strasznie buduje. Peter z Wejdera, nie? Są w trasie gdzieś po Europie, zresztą był twoim gościem niedawno. Tak. I przysłał mi tutaj taką króciutką recenzję. Zajebista książka, nie mogę się oderwać, gratulacje, nie? Także takie osoby, które się znają na rzeczy i napiszą, mają czas w trasie napisać takie coś, to jest bardzo cenne, nie? Ale tak jak mówię, jestem przygotowany i na pochwały, i oczywiście na uwagi krytyczne. Ważne, żeby się działo, nie? Jasne. A ty jako czytelnik lubisz w ogóle czytać autobiografię i biografię, i w ogóle twoim zdaniem jaka forma tego życiorysu, powiedziałbym, jest najlepsza? Biografia taka klasyczna, taka trochę może nawet zimna? Autobiografia, wiadomo, wtedy trochę kolorytu zawsze jest dodawane, czy właśnie format wywiadu rzeki? Co jest twoim zdaniem najlepsze? Słuchaj, bardzo lubię wywiady rzeki, szczególnie Rafał Księżyk świetny pisze wywiady rzeki, z Munikiem chyba, z Brylewskim mi się bardzo podobała ta książka, z Kazikiem Staszewskim. Autobiografię też bardzo lubię i tu musimy rozgraniczyć też autobiografię sportowców czy muzyków, nie? Brakuje mi na polskim rynku troszeczkę i może sprzedam pomysł, a mam go dla siebie, ale powiem o tym. Brakuje mi dzienników. Dzienników na kształt, jak wydawał Pilch, jak wydawał dawniej Jan Lechoń. No nasi pisarze, nie? Dziennik Gombrowicza, dzienniki znakomite. Dlaczego żaden z muzyków uznanych nie wypuści takiego dziennika, nie? Uważam, że to by było właśnie coś fajnego, dynamicznego i złamałoby tę strukturę na polskim rynku szczególnie. No, że mamy biografię, autobiografię. W zasadzie nie ma za wiele autobiografii takich, że sam muzyk zawsze prosi kogoś o pomoc, nie? Także tak. Tutaj może jest ciekawa rzecz. Bardzo szanuję, nie wiem czy znasz takiego dawnego zawodnika, wybitnego reprezentanta Polski Dariusza Dziekanowskiego. Więc on napisał sam, nie? Autobiografia i tak dalej. Bardzo fajna książka, bo powiem ci, że wcześniej już byłem zmęczony kilkoma autobiografiami czy biografiami piłkarzy, bo one miały utarty schemat. Tak. Trochę podobnie jest w muzyce, choć tu jest, wydaje mi się, trochę ciekawiej. Więc zobaczymy. To właśnie teraz mi ten pomysł z dziennikami od jakiegoś czasu, nie? Ale tu jest potrzebna dyscyplina, jednak pisania, a no, muzyk w trasie jednak jest rozchwiany, nie? Bardzo trudno te notatki sporządzać na co dzień. No, zobaczymy. Fajnie, że to rozdzieliłeś, bo jest coś takiego, że należy gdzieś tam rozdzielać te autobiografie czy biografie muzyków i piłkarzy, bo faktycznie sporo tych w ogóle książek autobiograficznych czy biograficznych o piłkarzach się pojawia. I ja też jestem dużym fanem piłki nożnej, nie? Ale powiem ci, że często mam problem, nie? Z tymi książkami, bo one nie jest kilka ciekawych pozycji, to na pewno, ale sporo jest takich, powiedziałbym, nie wiem, miałkich, takich, gdzie tego kolorytu trochę brakuje i to jest wszystko takie bardzo, wiesz, szablonowe, nie? Tak, ale też nie każdy ma życiorys pod biografię, nie? Ja zawsze przywołuję przykład Roberta Lewandowskiego. W ogóle teraz jest piłkarska reprezentacja na cenzurowanym, powiadomo jakich występach, nie? Ale Robert, znakomity zawodnik, świetny napastnik, no klasa światowa, natomiast on nie ma biografii, nie ma historii na biografię taką, ponieważ może w jego życiu rzeczywiście, i wiemy to, zdarzały się gorsze momenty, ale raczej pokazywane jest w mediach to, że wszystko się udaje, nie? Wszystko się udaje. Ostatnio tym wywiadem takim kontrowersyjnym troszeczkę jakby tą swoją osobowość pokazał, nie? Ale czy to było tak aż tak bardzo autentyczne? Nie wiem. To ludzie oceniają, nie? Ale weźmy na przykład, no, co czytamy, co się czyta najlepiej? No, upadki i wzloty. Taki zawodnik Paul Gascoyne, nie? Nie dość, że znakomity piłkarz, to jeszcze życie rzeczywiście na film, na biografię. O lewym powstał film. Nie oglądałem go, chyba na Netflixie jest jakiś dokument, ale nie wiem, nie znam tematu. Najbardziej mi się chciało płakać, gdy dowiedziałem się, że jeden z zespołów, który bardzo cenię, który mnie wychował spoza metalu, ale ze Śląska, zespół Dżem, wiadomo, legenda, że podobno zagrali tam na jakimś raucie dla niego i próbuję sobie wyobrazić to, czy Ryszard Riedel jakby żył, czy by dotarł na ten raut, ale oczywiście to z przymrużeniem oka, czasy się zmieniają, więc no z piłkarzami jest tak, że oni chyba, powiedziałbym, to pokolenie, które miało faktycznie takie ciekawe życiorysy pod książki, pod filmy, już trochę się skończyło, nie? Teraz jest pokolenie profesjonalistów, którzy gdzieś tam patrzą na każdy gram jedzenia, które wkładają do ust i po prostu oddają się temu reżimowi treningowemu. I kurczę, tam teraz mamy takie obłożenie meczów, tego wszystkiego, że tam troszkę nie ma chyba miejsca na te odstępstwa od tych rzeczy, które oni muszą robić, nie? Teraz przypomniała mi się właśnie, jak chyba chodziłem do podstawówki jeszcze, czy to już gimnazjum było, i w odcinkach w przeglądzie sportowym, właśnie oczywiście drukowanym, były fragmenty czy części biografii Kowala. Wojtka Kowalczyka, który się udziela teraz w kanale sportowym, i chyba to właśnie ten założyciel kanału, już wypadło mi, jak on ma. Stanowski, nie? Stanowski. No i to jest świetnie opisane. To jest bardzo dobra rzecz. Świetnie się to czyta. Te anegdoty, no często później, jak ja też pogrywałem w piłkę w różnych klubach, to wspominałem te anegdoty, nie? Pewnie coś tam było ubarwione, no ale licentia poetica, jak się to mówi. Jasne. No a propos Stana, to akurat tej Kowala nie czytałem, ale czytałem Andrzeja. Pewnie, czy to Stanowski, ale chyba on to napisał. Tak, Stano napisał Kowala, Iwana i bodajże Szamotulskiego. No i ja przeczytałem Iwana i to jest naprawdę dobra książka, taka, powiedziałbym, wyrywająca się z tego schematu takiej, wiesz, typowej biografii czy autobiografii piłkarskiej, nie? Ale dobra, wracamy na ziemię, wracamy do Kata. Powiedz mi, jak w ogóle twoja przygoda z Katem i z Romanem Kostrzewskim się rozpoczęła, no bo raczej, wiesz, gdzieś tam być może no nie dorastałeś z tym zespołem w takim sensie, że no twoja metryka też zwyczajnie być może ci to na to pozwoliła, ale pewnie dopiero od jakiegoś tam momentu, nie? To powiedz mi, jak to właśnie z Katem się u ciebie zaczęło? Tak, to jest rzecz, o której wspominałem lekko we wstępie do Głosu z ciemności, a już całkowicie, no nie całkowicie, ale bardzo obszernie opisałem moją historię z Katem i z Romanem w epitafium Romanowi Kostrzewskiemu, bo jest książka, jest zakończenie i całość wieńczy epitafium Romanowi, gdzie pozwoliłem sobie niektóre historie opisać. Oczywiście część zabrałem ze sobą i już zostaną ze mną do końca, natomiast No rzeczywiście, ja wychowywałem się w ogóle nie w muzyce metalowej. Często to podkreślam, że najcięższe rzeczy dla mnie w domu, jak się słuchało, to było TSA, które było absolutnymi, wiesz, bogami dla mojego ojca w latach 80., ale to zostało. Metallica, Slayer, AC/DC, to były te zespoły, nie? Więc jak ja sięgnąłem pierwszy raz po KAT, to było zderzenie niesamowite z tą ekspresją, nie? Aż za mocne. Musiałem do tego KATA się przyzwyczajać. I dopiero później kumpel pożyczył mi ballady i to już, tam już zahaczyło lekko, nie? I to właśnie dziwne takie, nie potrafię tego opisać, że co miał ten zespół, że tak mnie cały czas kusił, cały czas mnie wciągał, nie? I później Oddech Wymarłych Światów płyta, następnie Metal and Hell, a więc niechronologicznie poznawałem wszystko, nie? Zacząłem zgłębiać te teksty bardzo takie malownicze, plastyczne, to jarały mnie bardzo, nie? I chciałem poznać źródło tych tekstów, więc od razu na filologię polską, na uczelnię i tak się to wszystko, wiesz, no toczyło, nie? I później już całkowicie stałem się tym od KATA. Życie pokazał, bo przecież i licencjat pisałem, i magisterkę, i niedawno pracę doktorską, która została wydana jako książka Ucieczka od nieboskłonów, gdzie dużo tekstów katowskich interpretuję, pokazując tę inspirację młodą polską, nie? Także te fascynacje muzyką, literaturą, to wszystko się tak zazębiało, no i tak to wyszło, nie? Czyli słuchaj, bardziej te, powiedziałbym, rzeczy literackie ciebie ujęły w pierwszej najpierw, czy te muzyczne były gdzieś tam dopiero później? Wiesz co, też nie potrafię jakby odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo to jako całość, KAT jako całość, nie? Muzyka, riffy, po prostu tempo utworów, i po prostu oni stworzyli ten, wielu ludzi to mówi, że to był zespół właśnie niebanalny pod właśnie względem tego klimatu, który potrafili stworzyć. Nie mówię tu nawet o tej scenerii, scenografii koncertowej w połowie lat 80., kiedy dawali te dymy, baletnice, o których piszę w książce, ale samą muzyką. Nie? No posłuchajmy szóstki pierwszej. Szóstki, absolutnie klimat. Niektórzy mówią tak jak Krzysiu Stagman wypowiada się w książce, że większość mówi, że to kulda, ja uważam, że Klok spierdolił tę płytę, nie? Więc tutaj wiadomo, będziemy się wspierać o brzmienie szóstek, ale klimat, jaki wytworzył ten zespół, to jest absolutnie coś wyjątkowego i myślę, że to w całości, wiesz? To w całości mnie jakby, a teksty swoją drogą. Nie? To już absolutnie inna historia, temu też poświęciłem kawał życia. Więc i miałem ten przywilej, że mogłem sobie z Romanem porozmawiać na te tematy. Aczkolwiek nie było tak, że Roman mi powiedział, tu się inspirowałem tym, tu tym. To przecież nie da się, żaden artysta tego nie robi. Czesław Miłosz, poeta, ja nie chcę tu absolutnie stawiać Kostrzewskiego i Czesława Miłosza na równi, nie? Tylko chcę pokazać przykład, jak artyści nie za bardzo lubią tłumaczyć teksty, nie? Tłumaczyć. To jest dla nas. Oni rzucają nam to dzieło i mamy interpretować, mamy tę fajną zabawę z interpretacji. Jasne, w tym jest cały sęk, w tym jest cała zabawa, w tym jest cały w ogóle sens tego artystycznego świata, żeby absolutnie się z tego nie tłumaczyć i wiesz, i nie załączać do książeczek z tekstami wyjaśnień tych tekstów, tylko odbieramy je w sposób, jaki jest dla nas, wiesz, właściwy. A to się zmienia też na etapie naszego życia, nie? Jak słuchamy danego zespołu i mamy lat 12, no to odbieramy jego muzykę i jego teksty zupełnie inaczej niż powiedzmy 10 czy 20 lat później. No oczywiście, no, spójrz na przykład utworu W sadzie śmiertelnego piękna, znakomity numer z Bastarda, nie? No to jako 13-latek, 14-latek możesz się odurzyć tym klimatem, mocą muzyki, ale żeby tekst rozumieć, no to naprawdę trzeba swoje przeżyć, nie? Trzeba zobaczyć coś i tak dalej. I tak na wielu przykładach, także jak najbardziej, nie? Jasne. Piekło i Metal, historia zespołu KAT, 27 września. Wszyscy, którzy nas oglądają, to mogą zajrzeć do linku w opisie, tam oczywiście możecie tę książkę nabyć. Powiedz mi, jak wspominasz proces pracy nad tą konkretną książką, bo to się rozpoczęło bodajże w 2018 roku, tak, latem, i to gdzieś tam pewnie, podejrzewam, że czasem przyspieszało, czasem zwalniało, jak to bywa w pracy nad książką, ale jak teraz z perspektywy czasu, kiedy to już jest zamknięty cykl, ty wspominasz cały ten proces? Nie chcę tu, wiesz, uprawiać martyrologii i pokazywać, że jaki to ogrom pracy był, bo obraziłbym pewnie naprawdę ciężko fizycznie pracujących, ale no naprawdę to był ogrom, nie? Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, to jest kluczowe słowo, nie? To mi cały czas przyświecało, odpowiedzialność za tę historię, tak trudną historię zespołu, który jest skonfliktowany, nie? W którym, no, którego tego konfliktu nawet nie złagodziła śmierć, jak się okazało, Romana, nie? Jak to ująć? Ja wiedziałem, że jeszcze na mnie będą ludzie spoglądać przez pryzmat, a napisał książkę z Kostrzewskim, więc na pewno pisząc o zespole może nie być obiektywny, nie? Mhm. Więc absolutnie tutaj naprawdę starałem się wyważyć wszelkie proporcje, nie? Być jak najbardziej obiektywnym w tej całej historii, a to już też czytelnicy ocenią, jak to wyszło. Wiesz co, zabierałem się za to z takim przesłaniem, że albo to robić porządnie i próbować dotrzeć do absolutnie wszystkich ludzi związanych z KAT-em na przestrzeni tych 4 dekad, albo nie brać się w ogóle. Zostawić to, co napisają, i może ktoś inny to zrobi. Ale no jakoś tak spirala różnych wydarzeń, wiesz, o których też piszę w książce, jakby zainspirowała mnie do tego. Tu nagle jeden gość, drugi gość, tu pomógł. Wielka pomoc ze strony dawnego menadżera Tarani, z Darka Giełdonia, który był też technicznym KAT-a w latach 90. Łukasz Samek z Wielkiej Brytanii odezwał się mailowo i powiedział, że ma bardzo mocne archiwum starych po prostu artykułów na temat KAT-a, i to potężny zbiór był, który mi bardzo, bardzo pomógł, i po prostu nie mogę w to uwierzyć, a o tym też będę u siebie pisał, że Łukasz po prostu nie doczekał premiery. To jest kolejna sytuacja, która mi się taka zdarza, i nie wiem, co się to dzieje. Metallica, Behind Iron Curtain. 2021, Maciek Głowaczewski, fotograf, trzymał te zdjęcia Metaliki ponad 30 lat w archiwum, nie? I nie doczekał premiery, przegrał z COVID-em. Teraz mamy biografię zespołu KAT, umawiam się z Łukaszem, że przyjeżdża do Polski, ja mu ogromnie dziękuję za to wszystko, za tę pomoc, dostaję wiadomość z Wielkiej Brytanii, że nagle nie żyje, więc to są takie jakby... No, strasznie wtedy człowiek nie wie, jak się zachować, nie wie, co powiedzieć, bo tak to nagle się dzieje, ale no, część Łukasza, to jest może fajne też w twórczości, że część właśnie Łukasza, tej jego pracy, tej jego fascynacji, tych jego zbiorów zostaje w książce, także też będzie. Więc tak jak powiedziałeś, różne momenty, ja też przeżywałem osobiste w trakcie tej wieloletniej pracy i upadki, może nie upadki, ale gorsze momenty, gdzie nie myślałem nie miałem takiego może okresu do pisania, po euforię niesamowitą, gdzie dzień i noc pisałem, atakowałem temat. Także chyba większość twórców po prostu boryka się z czymś takim, tylko że to było na troszkę większą skalę, nie? Mając na uwadze historię zespołu, no i ten jednak ogrom roboty, tego materiału wyjściowego, nie? Nie chciałem też bazować tylko na tych prasowych wycinkach, artykułach, tylko zależało mi, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Także cieszę się, że ci ludzie, którzy się nie odzywali przez praktycznie większą część kariery KAT-a, Tomek Jaguś, znakomity basista, Wojtek Mrowiec, który nagrał singiel znakomity Noce Szatana, Ostatni Tabor i Szóstki Metal and Hell, i później rozstał się z kapelą i nie mówił przez lata. Odnalazł się w Warszawie i cieszę się, i wiesz, to się nie wiąże też z tym, że gość powiedział swoje do książki, a dobra, dzięki, na razie, tylko utrzymujemy kontakt. Cały czas po prostu rozmawiamy, bo tak jak napisałem we wstępie, dla mnie historia KAT-a nie jest historią tylko zespołu, tylko ludzi też. muzyków, ale też technicznych, też po prostu menadżerów, nie? Jacek Regulski nie mógł się wypowiedzieć, przecież zginął dawno temu, ale Małgorzata Regulska, jego żona, prawda, podzieliła się pięknym wspomnieniem. Także jeśli to miało być świadectwo tego zespołu jakieś, to starałem się, żeby było po prostu jak najbardziej takie uczciwe i rzetelne, nie? Mhm. A powiedz mi, którą robotę wolisz w pisaniu takiej książki? Właśnie kopanie w archiwach i siedzenie przy biurku, czy taką, powiedziałbym, bezpośrednią, czyli wywiady, zbieranie materiałów samodzielnie? Bardzo lubię po prostu wywiady face to face. Akurat dzisiaj nie mogliśmy się spotkać, ale jeśli była taka możliwość, to wsiadałem w pociąg, w autobus gdzieś i jechałem do człowieka, nie? Rozmawialiśmy nieraz całą noc. A najtrudniejsza rzecz to oczywiście spisywanie wszystkiego z dyktafonu. To wiesz, to każdy chyba dziennikarz, czy ktoś zajmujący się pisaniem wie, jaka to jest robota. No, to było najtrudniejsze, nie? Okiełznać ten język mówiony, przetransportować go na język pisany, jeszcze później go zredagować, nie? Także to, ale chyba warto było. No pewnie, dlatego ja, słuchaj, doceniam to, że mogę działać w formie wideo i później nie muszę tego, aczkolwiek robimy dużo wywiadów z zagranicznymi artystami i to też jest mnóstwo roboty, mnóstwo godzin tłumaczenia tego. Też w taki sposób, żeby to miało później sens, nie? Mhm. No dobra. Fajną koszulkę masz, Ghost. Byłeś teraz na Mystic Festival, na ich koncercie? Tak, byłem na całym Mysticu. No i co powiesz o ich występie? No powiem ci, że ja z Ghostem mam taki kontakt, że gdzieś tam mi towarzyszą. Pierwszy raz ich na żywo widziałem, ale poznałem ich 2013... Nie, sorry, drugi raz, bo ja zawsze o tym zapominam, że widziałem ich jako support przed Iron Maiden w 2014. Zawsze zapominam o tym, że widziałem Ghostu dwa razy, nie? No, ale zacząłem ich słuchać w 2013. Wtedy wydawali drugą płytę. Ja byłem dzieciakiem chodzącym do gimnazjum. I powiem ci, że uważam, że Ghost to jest bardzo fajny zespół, który potrafi, powiedziałbym, wprowadzić słuchacza gdzieś tam z zewnątrz do tego świata metalu i pokazać mu całe spektrum i cięższych, i też pewnie często ciekawszych rzeczy, nie? Ale ja akurat jestem fanem fajnych melodii, fajnych refrenów, ale też ciężaru, i być może tego ciężaru na ostatnich płytach Ghosta jest trochę mniej niż wcześniej, ale bardzo lubię ten i image, i to, jak to wygląda na żywo, ale też przede wszystkim mrok i melodyjność, nie? A powiedz mi, co ty myślisz o Ghoście? Wiesz co, ja nie będę się tu jawił jako wybitny znawca twórczości Ghost. Oczywiście mam chyba kilka płyt, w tym bootleg kiedyś. Nantur Sacrilegium podarował mi bootleg, także słucham czasami, ale taka jazda, anegdota, w zasadzie nie anegdota, tylko historia prawdziwa. Przyjeżdżamy, pojechałem na Mystic oczywiście z Naczelnym Music, z Piotrkiem Dorosińskim siedzimy sobie i akurat Zbyszek Bielak ze swoją ukochaną się pojawił, a ja akurat, wiesz, to był początek czerwca, więc koniec roku szkolnego. Ja przecież nauczam w szkole, jestem nauczycielem języka polskiego, wychowawcą, więc dużo tych spraw mi się kłębiło w głowie, w zasadzie prosto ze szkoły na pociągu. Chyba nawet nagranie jakieś robiliśmy, bo Rocker Belfer, prowadzę taki program edukacyjny, gdzie łączę literaturę z muzyką rockową na YouTubie. I tak, wiesz, kłębowisko myśli, siedzimy tam w tym Gdańsku już i ja mówię w ten dzień koncertu Ghost do Zbyszka: słuchaj Zbyszku, a to kiedy ten Ghost gra? A on tak na mnie patrzy: człowieku, gdzie ty żyjesz, w jakim świecie? No za parę godzin, nie? Już grają. I poszedłem tam na ten koncert w zasadzie z ciekawości. I świetnie, bardzo mi się podobało pod każdym względem, muzycznym, brzmieniowym, show, muzyka. No fajnie, fajny koncert. Chyba jeden z lepszych dla mnie podczas tego festiwalu. Chodzi oczywiście, nie ukrywam, że mój ukochany Watein, no to misterium. Dobra, dobra. No wiesz, show Ghosta taki, powiedziałbym, trochę od linijki, wiadomo, skrupulatnie zaplanowany, ale takie występy mają swój urok, nie? I gdzieś tam obok tych artystów, którzy to zaplecze i pirotechniczne i jakieś tam, powiedziałbym, to teatralne mają mniejsze albo nie mają go w ogóle, to fajnie jest zobaczyć ten kontrast i tego Ghosta, który powoli pięterko po pięterku dąży ku tym stadionowym występom, nie? I to pewnie niedługo się ziści, bo z klubów już przeszli na duże hale i pewnie później będą te stadiony, nie? No, kiedy oglądam teraz, wrzucali przecież zdjęcia z Ameryki, trasę, przecież przeżyli to, no zainteresowanie tym bendem tam jest, ale Ameryka, wiesz, lubi komiks, także... Jasne, no wiesz, te zespoły zamaskowane, trochę tego już mieliśmy. Nadal jakby się pojawiają takie rzeczy, chociażby Sleep Token, który też swoją drogą grał na Mystiku, na mniejszej scenie co prawda, ale to też taki zespół, który tam w ciągu ostatniego roku wzbudził taki mocny hype i też sporo osób ze środowisk, spoza środowiska metalowego gdzieś tam wciągnął, nie? Dobra, wracamy do Kata po raz kolejny. Wracajmy. We wstępie do książki piszesz: historia zespołu KAT to okres tworzenia i niszczenia własnej legendy. I to są takie słowa bardzo pasujące gdzieś tam do, faktycznie oddające to, co tam się działo, ale powiedz mi, jako taki wnikliwy obserwator i też znawca całej tej biografii, bo przecież sam ją napisałeś, kiedy był ten czas najbardziej dynamicznej budowy KAT-a, a kiedy nastąpił proces niszczenia i jak w ogóle do tego doszło, co za tym stało? Okej, ojej, to jest pytanie, w zasadzie wiesz, książka chyba ma 650 stron, także nie odpowiem na pewno szczegółowo, wrzucę tylko coś. Kiedy KAT był najbardziej rozpędzony? No to chyba wszyscy fani się zgodzą, że po prostu szóstki, Metal and Hell, Oddech Wymarłych Światów, to był absolutnie czas, gdzie ten zespół mógł zawojować, nie? Polskę zawojował, ale tylko Polskę. Chociaż fajnie, że pojawia się w książce, jest taki cykl, ty już wiesz, że książka ma swoją narrację, ale pojawia się cykl KAT we wspomnieniach, nie? Jest przecież Eric Danielson, jest Mortis, jest Fenris Darktron i oni się wypowiadają tam, jak ten Metal and Hell czy Oddech Wymarłych Światów dotarł do Skandynawii i jak oni to traktują. Zresztą nie tylko KAT, ale ogólnie polskie metalowe kapele z tamtych lat. Więc tutaj na pewno czynniki jakby geopolityczne zaważyły, ale nie tylko. No przecież początek lat 90. KAT nagrywa Bastard. No, super płyta, muzycznie bardzo wymagająca, ambitna, świetne teksty. I uważam, że to był też moment, kiedy chłopcy po prostu by się sprężyli troszeczkę bardziej wewnątrz też kapeli, żeby była ta wzajemna jakby inspiracja, ten wewnętrzny ogień. I dlaczego wtedy jeszcze nie atakować, nie? Romek by oczywiście się przygotował z językiem angielskim, musiałby też troszeczkę pracy tutaj włożyć i śmiało można było atakować, nie? A tu tak jakoś... No zresztą Roman tam się wypowiada, dlaczego to nie wyszło. Piotr Luczyn miał rację, mówiąc, że z tamtą muzyką mogliśmy jechać w każde miejsce na świecie, nie? I to nie tylko moja jakby jest opinia też, że tak, tylko wielu dziennikarzy starszych, którzy dorastali z KAT-em, potwierdzają to, że taki Oddech Wymarłych Światów to jest absolutnie w czołówce teszowych płyt w świecie, nie? Dlaczego się mówi o testamencie, dlaczego się mówi o kreatorze, a przecież Oddech Wymarłych Światów ma niesamowity vibe taki. Ale to jest jedna rzecz. Kiedy zapytałeś o niszczenie? Oj, no to tu chyba nie będę oryginalny. No wiemy, co się działo po po rozłamie. Nie? Ja nie mówię, że KAT Piotra czy KAT Romana to było niszczenie własnej legendy takie po całej linii, nie? Bo to by było obraźliwe też w stosunku do tych twórców. No ale wiele rzeczy, które się podziały po 2004 roku, muzycznych też, bo nie uważam, żeby te albumy akustyczne, czy te ponowne nagrywanie pewnych rzeczy było całkiem potrzebne, nie? Aczkolwiek to muzycy, którzy żyją w takim, a nie innym kraju, też potrzebują po prostu zarobku. Ja się odwoływałem w książce do tej książki Retromania Reynoldsa, nie? Mhm. Żeby troszeczkę to usprawiedliwić, ale przede wszystkim to, co się działo między nimi. Ja po prostu ubolewałem, że wiele rzeczy wypłynęło do internetu, nie? I to legendarne logo KAT, które tak przyciąga, które jest tak piękne, majestatyczne, zostaje niszczone przez jakieś małostkowe wrzutki na Facebookach i tak dalej. To było dla mnie też jako, nie tylko jako osoby, która pisze o muzyce, też jako fana, nie? Coś bardzo niezrozumiałego, nie? Że dorośli ludzie jednak, kurde, dzielą się takimi rzeczami i to obraźliwymi i takimi, które powinny zostać wewnątrz kapeli na forum publicznym, a ludzie często nie mając pełnego obrazu w to się włączyli, nie? I to uważam, że to jest niszczenie jakby. Mhm. Akcent, który niszczył tę legendę, nie? No tak, no powiem ci, że jest coś takiego, bo jak budujesz zespół, to musisz zdawać sobie sprawę, że to nie jest tylko tu i teraz, że to zostaje zapisane gdzieś tam na lata. No, tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co nas pod tym względem czeka, czy za, nie wiem, 100 czy 200 lat jeszcze te zespoły będą wspominane, bo tak naprawdę my, mimo że jesteśmy młodymi ludźmi, to możemy powiedzieć, że cała ta muzyka metalowa zaczęła się, wiesz, w perspektywie całej historii świata, to wczoraj tak naprawdę, nie? Albo godzinę temu, więc jeszcze nie wiemy, jak to będzie za lata odbierane, natomiast ja uważam, że kurczę, no wiesz, jako artysta fajnie by było mieć gdzieś z tyłu głowy, że to nie tylko jest doraźność, to nie tylko jest teraźniejszość, to nie tylko są relacje gdzieś tam międzyludzkie, tylko wiesz, zespół jest czymś więcej, czymś ponad tymi ludźmi, tak, którzy wchodzą w jego skład. I ja lubię taki romantyzm, nie, na scenie. To znaczy, kiedy zespół powiedział to, co miał powiedzieć i już więcej tego nie czuje, to schodzi ze sceny i jest koniec, kurtyna. I grając, wiesz, kolejna kwestia trasy. Kolejna kwestia, bo to bardzo trudne jest. Nam się też pewnie łatwiej mówi. Natomiast no, popatrz na tych ludzi, jak trudno zejść ze sceny, nie? To jest jednak życie, to jest jednak ten artysta, który jest prawdziwy wobec publiczności i wobec siebie. Na przykład Lemi do końca walczył, nie? Romek też już bardzo schorowany, te ostatnie koncerty, do końca. Jest jakaś siła w tej scenie, więc ten romantyzm, o którym mówisz, jest coś w tym, że jednak do końca walczą, żeby być, to jest pewnie jak narkotyk, żeby być w tej trasie, wiesz, publiczność, zdjęcie, krzyk, tak, aplauz, nie? No podobnie jak z piłkarzami, nie? Odnosząc to do kariery piłkarza, to niektórzy też wiedzą, kiedy zejść ze sceny i są zapamiętani jak bohaterowie, a niektórzy ciągną, ale z drugiej strony, wiesz, my oceniając to jako osoby z zewnątrz, sami tak naprawdę nie wiemy, co my byśmy zrobili, bo tak jak mówisz, to jeżeli robisz to przez całe życie, to nagle jakby, wiesz, skończyć to, a po drugie, tak jak wspominałeś o tym wątku, czysto finansowym, tak, że szczególnie w Polsce, jeżeli jesteś znany tylko w Polsce, dodatkowo w niszy, w metalowej niszy, no to słuchaj, jak potrafisz grać muzykę i nic innego przez całe życie nie robiłeś, no to wiesz, nawet polskie legendy metalu nie mają na tyle wypracowanych i odłożonych pieniędzy, żeby móc sobie zejść ze sceny w wieku iluś tam lat i godnie sobie żyć, nie? To cały czas musi być jakaś tam harówka, więc to jest bardzo ciężki temat do oceny takiej, wiesz, z zewnątrz, bym powiedział, moralnej jakiejkolwiek, nie? Tak, no przykład choćby Petera, Wejder, nie? Jak oni haratają, jaka to jest nieustanna wędrówka, praca, nie? Ale też radość w tym. Miałem przyjemność nie tak dawno przy okazji koncertu Possessed w Krakowie spędzić trochę godzin z Peterem, porozmawiać i ja to widzę, że to jest niesamowite. Facet, który jest całe życie praktycznie w trasie, widział już wiele, prawda? Widział wiele zespołów, koncertów i tak dalej. On zamiast sobie odpoczywać w okresie letnim przed trasą Vadera gdzieś tam u siebie, chyba w Lidzbarku, nie wiem dokładnie, chyba tam mieszka teraz Peter, to on, kurde, wsiada w pociąg, ubiera tę katanę, te dżinsy potargane i rusza gdzieś do Krakowa na Possessed, nie? Później na drugi dzień jedzie na D-Side do Poznania, nie? To ja takie coś strasznie szanuję, no bo to jest prawda w tym, nie? To jest prawda. Tak. Jego to ciągle jara i słuchanie, i granie. Nie? I to jest piękne. Tu wyłączając w zasadzie tę kwestię ekonomiczną, choć ona też pewnie ważna jest. Nie? No właśnie. No są osoby, wiesz, podchodzące do tego na takiej zasadzie prawdziwych, takich wielbicieli z krwi i kości. Tak jak wspomniałeś o Peterze, no to on bez wątpienia nim jest. Bo oprócz bycia legendą sceny metalowej, nawet nie tyle polskiej, co światowej, no to jest też wielkim fanem, nie? Muzyki i w tym faktycznie jest szczerość i prawda. No dobra, ale wracając do tych wątków książkowych, chciałbym sobie tak zestawić, mimo że no nie da się tego zestawić też pod względem formy, ale powiedz mi, co było dla ciebie trudniejszym wyzwaniem? Czy napisanie tej książki z Romanem w wieku 25 lat, tak jak mi powiedziałeś, czy jednak powiedziałbym takie, no tak jak powiedziałeś, ja kurczę, nie pomyślałem o tym tak naprawdę, wiesz, jaka presja musiała na tobie ciążyć, jak się zabierałeś za tą księgę, która lada dzień wyjdzie. No właśnie to siedzenie nad tą biografią Kata i oprócz przeprowadzania bezpośrednich wywiadów właśnie kopanie w archiwach. Ja jeszcze mieszkałem wtedy w Sztokholmie, co też opisuję. Króciutki tam miałem pobyt kilku miesięcy, niespełna rok tam mieszkałem i już wtedy miałem te materiały od Łukasza z Wielkiej Brytanii. I ja każdy ten wywiad, ten artykuł czytałem i przygotowałem sobie pliki tematycznie, nie? Na przykład początki, później szóstki, później 38 minut z życia, rozłamy i tak dalej, nie? I z każdych tych wywiadów, jak była jakaś ciekawa myśl, ciekawa wypowiedź któregoś z muzyków, to przepisywałem ręcznie, bo miałem skany, więc nie mogłem przekopiować, więc ręcznie to robiłem, nie? I później z tego naprawdę potężny zbiór się stworzył. Oprócz tego w międzyczasie oczywiście już pierwsze wywiady, pierwsze rozmowy i ja długo jakby nie zaczynałem pisać, tylko przygotowywałem, to jest tak zwana praca u podstaw, byśmy powiedzieli, nie? I jak byłem przekonany, że mam naprawdę wszystko, choć zdaję sobie sprawę, że nie byłem w stanie do wszystkiego dotrzeć, ale no, dużo tych materiałów, bardzo dużo było, to stworzyłem taką strukturę rzeczywiście książki. Chciałem, żeby ona rzeczywiście szła chronologicznie i wtedy ruszyłem. Napisałem, ja wiem, 3 rozdziały czy 2, Buch, blokada, moje sytuacje życiowe, no wiadomo, nie zajmuję się tylko tym, tylko po prostu wiele innych rzeczy robię i nie było tego, po prostu tego klimatu, tego czegoś do pisania, do tworzenia, moje myśli były całkiem rozproszone, a później jak po prostu wulkan, jak zasiadłem do laptopa, po prostu nie do zatrzymania. Nie? Tylko szkoła, zajęcia, przygotowanie zajęć, I od razu brałem laptop do kawiarni jednej w Ciechowicach-Dziedzicach i po prostu odcięty. Nie byłem w takim amoku. I ja już wiedziałem, że wtedy już nie popuszczę. I wtedy ta presja, uwierz mi, spadała, bo wcześniej wiedziałem, że mam dużo materiału. Wiedziałem, że chcę to zrobić, bo już tyle zostało zrobione, a to blokada jakby twórcza, nie? I to był niesamowity kamień w środku. I jak poczułem, że już wchodzę w te strony, to już spłynęło, nie? No właśnie. Jeżeli chodzi o pisanie książek, to właśnie też jest różne podejście, no bo niektórzy muszą być w domu, przy swoim biurku, jak chociażby najbardziej poczytny Remigiusz Mróz, który jest obudowany swoimi książkami i dzień w dzień siedzi przy swoim biurku, a ty wspomniałeś, że pracowałeś głównie w kawiarni, czyli gdzieś tam u ciebie jednak poza domem najlepiej ci się pisze. Tak, lubię też moje biurko, gdzie mamy na przykład zdjęcia tutaj, po prostu reprodukcje Van Gogha. Jest, teraz patrzę, przepraszam, patrzę właśnie przed siebie, Johnny Cash, jeden z moich ukochanych wykonawców. Jest zdjęcie fragmentu zdjęcia koncertu Metalliki w Sztokholmie. No więc lubię też swoją samotnię i lubię tutaj pracować, ale potrzebuję też niejako światła. Ten mój dom ma bardzo mało światła, więc często do południa szedłem do fajnej kafejki w Czechowicach z dużą szybą i tam potrafiłem się wyłączyć, nie? I pisać, więc wspomniałeś o mrozie, fajny temat zresztą, bo z jednej strony szanuję gościa za to, co zrobił, co robi, jaki jest zdyscyplinowany, jakie to wszystko jest, wiesz, wyżyłowane, że tak powiem. Natomiast no, bardziej ufam takim pisarzom jak Wiesław Myśliwski, nie? Który wypuszcza książkę raz na 7-8 lat i tak dalej. Wszystko jest taką... Oczywiście to jest inna literatura, no ale jakoś tak. No nie wyobrażam sobie wypuszczać rok w biografii jakiejś muzycznej czy innej książki, nie? No szczególnie, no, ale... że... No to może on ma taki po prostu wybitny umysł i tak dalej. Wierzę, że to nie jest praca w fabryce literatury, ale trudno mi to pojąć. Wiesz co, no przede wszystkim też pewnie robi tylko to, nie? Ale tak jak ty mówiłeś, masz też zajęcia poza tym, no i no generalnie jeżeli chodzi o pisanie biografii, no to podobnie tam jak gadałem ostatnio z Jarkiem Szubrychtem, nie? Odnośnie tej biografii Wejdera, no to on też gdzieś tam nie jest to dla niego źródłem utrzymania i no pewnie byłoby ciężko, kurczę, funkcjonować na takiej zasadzie, że to jest, że pisanie biografii muzyków jest twoim źródłem utrzymania, bo chyba ciężko by było raz, po pierwsze łatwo byłoby się w tym wszystkim wypalić, a po drugie chyba ciężko byłoby znaleźć tylu artystów, którzy faktycznie ciebie interesują, nie? Tak, tak. Ile jest KAT-ów, Wejderów, oczywiście jest mnóstwo zespołów, które powinny mieć biografię, nie? Ale no nie da się. Wydaje mi się, że to akurat w sferze muzycznej jest niewykonalne, nie? Być tak płodnym jak Bruce, a nie wiem, czy i ja w moim przypadku chciałbym, nie? Bo to teraz jest właśnie kilka lat pracy, nie? I przychodzi ten dzień, że to jest taka celebracja, tak święto, wyczekiwanie. Rozmawiamy tu na ten temat. Jest to jakieś wydarzenia w świecie no, nadprodukcji wszystkiego. Zresztą chyba Jarek się tak wypowiedział na początku waszego wywiadu. Nadprodukcji. Wszystkiego jest dużo. To, co dzisiaj jest premierą, już jutro jest, wiesz, starocią. To jest z jednej strony straszne, nie? No ale w takim świecie żyjemy i właśnie fajnie może raz na jakiś czas wypuścić, nie? Tak zespoły nie muszą wypuszczać co rok, prawda, płyty. Niech to będzie raz na 4-5 lat, ale wyczekiwana. Niech temu słuchacz poświęci 2 tygodnie, miesiąc. Nie? Ja tak słucham muzyki. Zresztą kiedyś rozmawiałem chyba z Łukaszem Dunajem i powiedziałem, że ja nie ścigam się już z nowoczesnością. Nie chcę znać. Być może dużo tracę, ale nie chcę znać 10 nowych płyt. Wolę poświęcić... Wiesz, nowy Overkill wyszedł, nie? Słuchałem sobie tej płyty tylko przez 2 tygodnie. Co do Frozen Soul, świetną też nową płytę wydał i tak się bawię z nią, nie? Ale nie, że jedna płyta dobra, idę dalej, nie? A tak by trzeba było, żeby te nowości znać, więc tutaj rzuciłem wiesz, ściganie się. Słuchaj, no powiem ci, że to jest poważny problem, nie? Ta nadprodukcja, bo też ja to teraz zauważam, działając w tym YouTube'owym świecie i starając się o wywiady z poszczególnymi artystami. Czasem, wiesz, tak jak kiedyś, nie wiem, mieliśmy mały kanał i ciężej było o te wywiady, tak teraz one się tak namnażają, że my czasem nie nadążamy i wiesz, i tu jest jednego dnia zawsze, wiesz, w piątek zalew płyt, później kolejne i słuchaj, no po prostu bycie z tym wszystkim na bieżąco jest niewykonalne, jeżeli chcesz mieć życie poza tym, nie? Dlatego bardzo szanuję recenzentów płyt. Oczywiście jestem na bieżąco z prasą muzyczną w Polsce i jak czytam, na przykład jeden dziennikarz napisał tam ileś tam tych recenzji. Ja mówię, kurde, chciałbym tak, nie potrafię, nie? Piotrek w Music Magazine daje mi tam raz na jakiś czas tylko i to płytę, do której robię wywiad, nie? No bo strasznie, strasznie trudno. Zbyt powolny jestem na, akurat w tym aspekcie, na słuchanie, gonienie za nowymi płytami, nie? Tak, i zatraca się w tym wszystkim taka przyjemność obcowania z tym, nie? Bo jednak to nawet ja mimo swojej metryki to pamiętam czasy przed Spotify, kiedy kupowałem płyty CD, no i po prostu każdą z nich z namaszczeniem zdzierałem w swoim odtwarzaczu, bo nie były to jakieś super tanie rzeczy, mimo że oczywiście co do winyli, no to nie ma porównania, ale jednak było w tym no takie większe mimo wszystko namaszczenie i otoczka takiego kultu, przeglądanie tej pachnącej świeżością i papierem i farbą książeczki i troszkę to wszystko w tym świecie takiej łatwej dostępności się zatraca, nie? Mhm. Dlatego na przykład prowadząc zajęcia w szkole, nie? I rozmawiamy coś język polski, analizujemy jakiś tekst i puszczam teledysk, czy puszczam jakiś utwór, to słuchamy go cały. Ja wiem, że teraz w większości jakby młodzi ludzie żyją TikTokiem szybko, 15 sekund, nie i tak dalej, więc staram się jakby chociaż w tym aspekcie, chociaż wielu młodych ludzi nadal kupuje płyty, słucha całych rzeczy, natomiast cały teledysk, cała płyta, cała piosenka, nie? Ja w tym czuję się bezpieczny. Absolutnie nie gubię jakby punkt zaczepienia, jeśli ktoś mi puszcza 30 sekund numeru, puch, zmiana, nie? I tak dalej. To wtedy się strasznie gubię. Nie, no wtedy nie da się de facto obcować z tą sztuką, nie da się wychwycić jakby idei artysty, co miał do przekazania. Taki troszkę też, wiesz, no brak szacunku może, takie bardzo szybkie traktowanie tego wszystkiego, aczkolwiek, wiesz, z drugiej strony no cały czas to nasze życie gdzieś tam przyspiesza. Ja sam po sobie to widzę, jak, wiesz, na tym Spotify'u dodaję sobie do biblioteki kolejne płyty i po prostu one gdzieś tam, niektóre z nich giną, bo zastępują je kolejne, które wyjdą za tydzień. Tak samo mam z treściami jakimiś, bo też sobie oglądam na YouTubie jakieś wywiady i w języku polskim, w języku angielskim, czy słucham podcastów. I po prostu to jest dobre słowo. Nadprodukcja. Nie da się z tym wszystkim być na bieżąco, nie da się tego wszystkiego pochłaniać, że po prostu tego wszystkiego jest za dużo i trzeba te treści dzisiaj naprawdę sobie dozować i wprowadzać taką selekcję, nie? Czym się karmi? Dobrym selekcjonerem trzeba być, nie? A to też nie jest łatwo. Tak, to też jest sztuka. Tu Witkacy przychodzi z pomocą akurat na kubku, to jest prezent od moich sąsiadów, jest taka piękna sentencja, że świat cały jest tylko błękitną wklęsłością chińskiej filiżanki. My tak pędzimy, nie? A może warto przystopować, napić się kawy i odpuścić, nie? Ale to nie jest trudne, sam wpadam w pułapkę tego pościgu czasami. No dokładnie. A słuchaj, zestawiając, bo mówiłeś, że przy tej historii Kata, tak. No to de facto ten pierwszy okres to był u ciebie okres zbierania materiałów. To tak jak ja pisałem... Przygotowanie książki, tak? Tak. Dobra, okej. Że zbierałeś materiały do folderów, to tak też na przykład u mnie na licencjacie promotor starał się nam przekazać to w taki sposób, żeby najpierw to wszystko sobie zebrać, a później usiąść i dopiero zacząć pisać, mając odpowiednie zasoby, odpowiednie cytaty i jakby pomysł tego całego projektu, nie? I to bez wątpienia ułatwia ten cały proces pracy, a przy okazji książki z Romanem, to powiedz mi, czy ty też miałeś przygotowane jakieś kompendium wiedzy i taki szczegółowy plan na te rozmowy, czy sporo było w tym wszystkim takiego, powiedziałbym, freestylu i wiesz, chłonięcia chwili, odbijania piłeczki w danym momencie? Wiesz, ja już podchodząc do książki z Romanem, też już kilka lat przed tym 2015, no to przecież przez dobrych kilka lat jeździłem na koncerty zespołu, słuchałem dużo, zbierałem też dużo materiałów i przygotowałem sobie rzeczywiście takie spis tematów, a właściwie no, bardzo szczegółowy taki plan ramowy tego wszystkiego, ale no przecież wiele dowiadywałem się w trakcie, nie? W trakcie dyskusji. Roman, który miał skłonność do tych wielowątkowych opowieści, często go musiałem ściągać, często się gubiłem, później wiesz, pracując z dyktafonem musiałem pewne rzeczy łączyć, bądź dopytać, nie? Więc różnie to bywało. Czasami miałem zaplanowany temat, a rozmowa potoczyła się na inne tory, ale ważniejsze nawet niż to, co miałem zaplanowane, nie? Czasami Romek chciał uciec troszeczkę od pytania, no to musiałem powtórzyć dwukrotnie, nie? Na pewne sprawy być może nie chciał odpowiadać, nie? Więc umiejętnie, dyplomatycznie jakby odpowiadał, nie? Ale... Książka bardzo, bardzo szczera. Zresztą ona powstawała w takich warunkach no, specyficznych. To nie było tak, że przyjeżdżam, witam się z Romanem, kawę zamawiamy, czytam coś i tylko po prostu rozmawiamy, dziękuję, na razie do kolejnej sesji. Nie? Tylko to miało podbudowę dosyć taką poważną między ludźmi. Wiesz, z ludźmi jak chcesz, szczególnie Roman, który był już doświadczonym, to wyjadacz polskiej sceny, przecież legenda już wtedy, a zdecydował się tę książkę napisać ze mną. Nie? Pewnie szkoda, że już nie ma go z nami, bo może by odpowiedział dlaczego. Nie? To też by mnie fascynowało usłyszeć dlaczego, bo w zasadzie nigdy tak nie wypowiedział się na ten temat, ale być może mi zaufał, nie? Być może zobaczył gościa, który rzeczywiście z pasją podchodzi do rzeczy rzetelnie i mówi, no to dobra, wpuśćmy go do tej jaskini lwa. A ile godzin przegadaliście w ogóle na potrzeby tej księgi? Ojej, nie pamiętam, ale wiem, że jeździłem do Bytomia przez niecałe 12 miesięcy, praktycznie rok. Rzetelnie spisywałem na bieżąco, wiesz, dopiero później jak całość była, wziął to w obroty Roman, coś tam posprawdzał, coś tam zmienił, no i bardzo szybka, dynamiczna to była praca. Nie? A to były kilkugodzinne spotkania takie? Nieraz dwugodzinne, nieraz kilkugodzinne, nieraz trzydniowe. Na przykład byliśmy w górach, łączyliśmy z wypadem w góry i dużo wiesz, dużo rzeczy jakby... Nie miałem włączonego dyktafonu, ale z rozmów na przykład w górach, kiedy wchodziliśmy, nie, nasze jakieś szczyty w Beskidzie Żywieckim, to tam się tworzyła ta książka też, nie? Też powstawało. Zresztą część tej książki jest też w biografii KAT-a. Pewnych rzeczy nie mogłem nie powiedzieć, bo z tego względu, że Roman jakby już też nie żyje, ale jeśli miałem do wyboru na dany temat wziąć z Głosu z ciemności jego wypowiedź, czy podobną wypowiedź, ale troszkę inaczej, może nawet ciekawszą z prasy, to wybierałem z prasy, żeby nie powielać pewnych rzeczy. No, ale też dopowiedział Romek kilka rzeczy, o które nie zapytałem, bądź które przemilczał w Głosie z ciemności. One są w biografii. Dobra, a słuchaj, no bo to, ten format wywiadu rzeki jest dla mnie fascynujący jako dla czytelnika i odbiorcy. I powiedz mi, kto powinien zabierać się za napisanie takiej rzeczy? Czy powinna być to osoba z bliskiego otoczenia, czy może ktoś z nieco dalszego, ale z dobrą znajomością danego artysty? I przede wszystkim, czy wywiad rzeka powinien być zbudowany na takiej kontrze, odbijaniu piłeczki i też takim zahaczaniu o rzeczy mniej wygodne, ale interesujące czytelnika? Ja mam wrażenie, że wszystkie elementy, które wymieniłeś, powinny być w tym, wiesz. Okay. No bo jak może człowiek, artysta otworzyć się w wywiad rzece przed człowiekiem, którego absolutnie nie zna? No to już jest pierwsza jakby faza. Musi być ta oczywiście granica taka, nie takiej zażyłości, nie? Żeby się nie klepać po ramieniu, co jest bardzo trudne też zresztą, bo Jarek Szubrych mi to chyba kiedyś powiedział, jak rozmawialiśmy na temat, ja taki jeszcze nieopierzony, on już doświadczony dziennikarz, no i się zapytałem Jarka, jakie ma uwagi, nie? No, że powiedział, że bardzo dobra książka, nie? Ale ja wiem, jak trudno się rozmawia z idolem. Nie? Takie słowa powiedział. I po części miał rację. Dlatego ani tak, ani tak. No, Księżyk by pewnie nie napisał z Kazikiem wywiadu rzeki czy z Brylewskim, gdyby się nie znali jakoś tam dobrze. Nie? Musi być ta granica zaufania, żeby człowiek się otworzył. Kontra. Nie lubię rozmów, które są całe zbudowane na kontrze. Czasami są tak wywiady w prasie, nie mówię o muzycznej, ale na przykład no, w politycznej gazecie czy coś. I wywiad jest oparty na pytaniu, kontra, prowokacje i tak dalej. To jest fajne na moment. Jeśli jest tego szczypta, są akcenty w książce, to jak najbardziej. Ale przecież opowieść, wywiad rzeka, jak sama nazwa wskazuje, rzeka musi płynąć, nie? Więc tam też musi być taki wspólny flow. No nie ma, jak rzeka popłynie, jakby miała różne, prawda, wiry, prądy, no to sam czytelnik byłby zagubiony. Ale tak jak mówię, nie jestem teoretykiem literatury. Przyznam ci, że na studiach bardzo nie lubiłem teorii literatury. Zawsze fascynowały mnie takie interpretacje typowo tekstu, obrazu, wiesz, ale ta część teoretyczna to nigdy mnie nie pociągała. No właśnie, no kurczę, rzuca mi się tutaj słowo balans, nie? Żeby to z jednej strony nie było takie, powiedziałbym, spłynięcie w takim no nurcie, nie wiem, schlebiania sobie tylko i wyłącznie, poruszania tylko i wyłącznie fajnych, wygodnych rzeczy, tylko żeby raz po raz, wiesz, gdzieś tam ta szpileczka, tak, że to musi się pojawiać, nie? Bo na przykład wywiad rzeka z Nergalem, no to ta rzecz powstała tak naprawdę przy udziale jego przyjaciół, nie? Którzy... Tak, Nazarewicz i Weltrowski, nie? To no, ale... Mimo wszystko tam sporo było takiego szczypania, podszczypywania go, bo mam wrażenie, że w takich kwestiach, w jakich chcieliby go na przykład uszczypnąć fani, nie? Czy po prostu odbiorcy jego treści, no żeby to nie było właśnie takie... zbyt schlebiające, tak. Tylko faktycznie raz po raz, żeby gdzieś tam tą szpileczkę wbić. Spowiedź heretyka to jest bardzo dobra książka. Uważam, że świetna pod względem merytorycznym. Widać, że oni się znają, ale tam była ta granica. Bardzo ciekawa. Zresztą wiadomo, Nergal ma to do siebie, że mówi ciekawie, ale oni też ciekawe pytania zadawali. Nie? Fajny nur. To był w ogóle taki okres w jego życiu, nie? Bardzo, bardzo taki romantyczny, powiedziałbym, wszystko. Muzyka, choroba, słynna wokalistka i tak dalej, nie? Więc to się wszystko tam, to no było o czym opowiadać, nie? Zresztą nadal jest w przypadku chyba Adama, ale świetna książka i także wydana ciekawie, na co zwraca uwagę i dlatego zależało mi, żeby KAT Właśnie biografia Kata była taka właśnie też przygotowana pod względem właśnie graficznym, nie? No właśnie. Bo bardzo fajne tam są graficzne rzeczy w tej spowiedzi heretyka, zdjęcia ciekawe, kolaże, może bardzo fajna rzecz. No słuchaj, tam jest sporo takich rzeczy, przy których ja się zastanawiałem, że to wygląda tak, jakby, wiesz, życie Nergala było... Nawet pewne sytuacje fotografowane lata przed na potrzeby już tej książki, że to niektóre sytuacje były takie, gdzie ja na przykład bym, nie wiem, nie pomyślał o zrobieniu sobie zdjęcia czy coś, a wiadomo, że te zdjęcia później znikają też, a tam jednak bardzo dużo jest tych archiwalnych rzeczy i to też jest fajnie wszystko umiejscowione, porozmieszczane, że wiesz, że masz powiedzmy poruszaną kwestię czegoś i zaraz obok jest fotografia, która tego dotyczy. Także no właśnie, powiedz mi, bo kurczę, jest coś takiego chyba, że no bo dla mnie taka forma jest ciekawa, nie? Gdzie są i zdjęcia i odpowiednia oprawa graficzna. Ale czy są, no ty jako na przykład też nauczyciel polskiego, czy są tacy obrońcy tej formy, którzy, dla których to jest, nie wiem, taka książka z obrazkami jest czymś, nie wiem, gorszym, gdzie, czy książka z, nie wiem, większą czcionką jest czymś gorszym i że powinna być napisana, tak wiesz, powiedziałbym bardziej klasycznie? Wiem, o co ci chodzi, nawet się nad tym zastanawiałem, czy po prostu sam tekst, nie sam tekst, ale absolutnie było tyle archiwalnych, znakomitych zdjęć, że grzechem byłoby tego nie pokazać, nie? Mhm. Ania Sarna, która w ogóle zdjęcia Ani to nadały tej książce wartości. Też kobieta odnaleziona po 30, prawie 40 latach. Mnóstwo zdjęć, nawet zespół no, nie wiedział, że ta kobieta nadal żyje, nie? I nagle jest. Dzieli się całą teczką tych zdjęć. W ogóle metafizyczna historia jest związana z nią, ale nie będę wszystkiego tutaj zdradzał, ale też o tym piszę. I te zdjęcia. Maciek Głowaczewski, nadworny fotograf Kata w połowie lat 80. Jakże można by było nie wykorzystać takiego materiału, nie? Irek Lot znalazł też u siebie w archiwum ciekawe rzeczy. Także no, musiały być te fotografie w książce. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z publikacjami naukowymi, dajmy choćby tę ucieczkę od nieboskłonów. Seria Czarny Romantyzm, poważna seria naukowa. Są fotografie? Są. Więc być może to się już zmienia, to nastawienie, nie? Mhm. Że nie, oczywiście tekst jest najważniejszy, on się ma bronić, ale no, kurde, no nie wykorzystać kilku fotografii, a nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu. Niech to dopełnia. Czasami słowo nie wystarczy, nie? Czasami słowo nie wystarczy. Fajnie zostaje właśnie uatrakcyjnione tą fotografią. Jest taka fotografia, teraz mi się rzuca w oczy, jak Romek się pojawia w zespole. Ktoś tam o nim powiedział, a taki siwy blondynek, nie? I jest takie zdjęcie, gdzie Ania mu zrobiła zdjęcie w takiej starej katanie, z tyłu naszywa Fender i te włosy tylko, nie? I tyłem je. No to kurde, no absolutnie takie rzeczy przecież powinni ludzie zobaczyć. Jasne, ja się w pełni zgadzam i to naprawdę jest świetny dodatek do tekstu i tak naprawdę, wiesz, później czasem pewne rzeczy chcesz sobie zobrazować, szczególnie jeżeli to jest oparte na faktach, no bo jeżeli to jest fikcja, no to wiadomo, no to tutaj wyobraźnia tylko i wyłącznie gra rolę, ale jeżeli masz opis jakichś faktów, to tak czy siak później będziesz wpisywał w Google'a poszczególne frazy i albo będziesz miał szczęście i uda ci się coś wykopać, albo na YouTubie, albo nie, a jeżeli całość jest zaplanowana w taki sposób, że autor de facto daje ci te zdjęcia na tacy, no to jest nic innego jak ulepszenie, tak, tej całości i dodanie właśnie tego kolorytu. Tak, żeby tak, wiesz, na pewno zabrakło zdjęć, ale już tyle tych zdjęć było, że zabrakło zdjęcia na przykład z hali ludowej z Wrocławia, z bardzo ważnego koncertu przed Iron Maiden. Nie mieliśmy już czasu, a one się odnalazły też w archiwum Maćka Głowaczewskiego. Myślę, że gdyby Maciek Głowaczewski jeszcze żył, to jeszcze być może więcej, może coś by się odnalazło, ale tu i tak jego córka i małżonka bardzo pomogły, więc fajnie, że te rzeczy ostała, szczególnie rzecz, którą Maciek zrobił gdzieś w połowie lat 80. gdzieś na prowincji w Bieszczadach, stodoła i napis na tej stodole, wiesz, taką farbą białą, KAT, heavy metal, nie? Tak po prostu jakby ktoś... To jest nieprawdopodobna wartość, bo zdjęć koncertowych oczywiście mamy i tak dalej, ale coś takiego? No... Bardzo bym chciał, może się znajdą ludzie właśnie, być może to słuchają, którzy skądś tam pochodzą, zobaczą tę książkę. No jak to? Przecież to moja wioska jest. To fajnie jakby się odezwali, bo jestem ciekawy, w jakiej miejscowości to zrobił, to zdjęcie. Nie? Mhm. Czyli to no, pewnie była dla ciebie spora radość, jak totalnie nie spodziewając się tego, takie perełki ci wpadały w ręce. Tak, bardzo, bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, była to praca z ogromną odpowiedzialnością, ale nie było tak, że mnie to spinało, mnie to cieszyło, nie? Tylko ogrom jakby tutaj powodował pewne, no jakby to powiedzieć, że musiałem no, na bardzo wysokie pokłady jakby z pracy wejść, ale takie chwile, gdzie pojawiła się Ania, gdzie Maciek jeszcze jak żył, wydobył takie zdjęcie. Ktoś napisał w mailu, że znalazł coś takiego, chciałby się tym podzielić. No, tę książkę też stworzyli ludzie i to jest też piękne, nie? A KAT jednak fanów ma i super, że tak kibicowali, bo nieraz dopytywali, trzymali kciuki, wspierali i super, nie? Czarne zastępy. Trochę zahaczyliśmy o ten temat, ale mam wrażenie, że nie daliśmy mu odpowiednio wybrzmieć. Tak. Czy KAT miał szansę na międzynarodową karierę? To jest bardzo ważne pytanie, na które pewnie odpowiedź nie jest taka prosta i nie jest jednoznaczna. Bardzo nie lubię nawet odpowiadać na takie pytania, bo one mi przypominają trochę sytuację z piłki nożnej, wiesz? Że był jakiś talent, ale on się zapowiadał, dlaczego on tam nie gra w tej lidze angielskiej czy w lidze niemieckiej. No nie jest tak do końca. Wiele składowych i w przypadku KATA było podobnie. Uważam, że no chyba nikt tutaj nas oglądających, czy ty, powiedziałby absolutnie KAT tylko na Polskę mógł wybrzmieć i co to było poza... Co było oryginalnego, żeby zdziwiło Zachód? No okej, może ta muzyka była jakaś wtórna, ale ktoś to fajnie powiedział, że oni w tym speed black metalu na początku, w tym później trash, ale nadawali temu taki słowiański wymiar, nie? Nawet w brzmieniu, w tych słowach już nie mówię, w tych tekstach. Oczywiście teksty mogłyby być mniej zrozumiałe, gdyby tak 1 do 1 je przetłumaczyć na zachodzie, nie? Ale mimo wszystko ja uważam, że ta muzyka absolutnie by się obroniła. Gdyby oni grali z takim zaangażowaniem, z taką wściekłością, z takim profesjonalizmem jak w 86. Nie byłem na tych koncertach. Dotarłem do materiałów wideo, które przestudiowałem, oglądałem bardzo pieczołowicie. Współpraca z Mirkiem Najnertem, przecież dyrektorem dzisiaj Teatru Kores w Katowicach, który wtedy im nadał taki sznyt koncertowy, że te koncerty były naprawdę czymś niebywałym. Zresztą Roman Rogowiewski, słynny dziennikarz muzyczny, bardzo mi się jego wypowiedź podoba, którą się podzielił do właśnie Metallica za żelazną kurtyną, do tej książki, że KAT to była bardzo odważna grupa, że wszyscy się na nich zrzucili za ten satanizm, a oni próbowali w tych trudnych warunkach PRL-u z ograniczonym budżetem zrobić coś ekstra na poziomie europejskim, nie? I myślę, że spokojnie mogli zrobić karierę na Zachodzie, gdyby nie problemy wewnątrzzespołowe. No, oni się rozpadli w momencie, po raz pierwszy się pokłócili tak na dobre. kiedy Oddech Wymarłych Światów pojawił się na rynku. Wtedy zamilkli. No to wtedy właśnie zamiast atakować, zamiast tworzyć być może anglojęzyczną wersję. Był to też trudny moment, bo to przełom 1989 rok. Wszystko tutaj, prawda, układano na nowo, można powiedzieć. Wolna amerykanka. Więc tutaj KAT padł ofiarą i czasów, i samego siebie. No jak to KAT, nie? Ale wypada żałować. Pewnie wielu ludzi żałuje, bo to by było coś tak na większą skalę, nie? Mhm. Jakby do tego doszedł budżet profesjonalny, jakiś zachodni management, nie? No nie można zapominać, że Piotr próbował, nie? Mind Cannibals wydali w 2005 roku, pojechali w trasę, grali. No ale niestety szybko się tam sprawa wypaliła. No i nie zawojowali Europy, a trzeba wiedzieć, że tam nie mieli tego obciążenia Kostrzewskim, jak mieli w Polsce, nie? Tam w zasadzie publiczność ich do końca nie znała, zdobywali sobie od nowa rzeczywistość. No i ciekawym jest, jakby się to potoczyło, gdyby Piotrowi się udało utrzymać ten skład, który miał wtedy. Sławek Dziewulski, ówczesny mecenas KAT-a, który się zapalił do tego i w zasadzie poszedł z Piotrem, a nie z Romanem wtedy. Łożył środki, inwestował, jakby się to potoczyło dalej. No ale można gdybać, to jest właśnie to gdybanie, którego nie lubię. Tak, to świetnie porównałeś do tych niespełnionych karier piłkarzy. A powiedz mi, czy jako specjalista od języka polskiego uważasz, że w ogóle nasza polskość, język, kultura i to wszystko w przełożeniu na muzykę. Nie mówię tutaj o kapelach śpiewających po angielsku, bo kilka, na szczęście mamy takich, którym udało się zrobić międzynarodową karierę, ale czy taka nasza polskość jest możliwa do sprzedania na Zachodzie, na takiej zasadzie, na jakiej zrobił to chociażby na ogromną skalę Rammstein, sprzedając siebie, swoją powiedziałbym, no takie swoje cechy, tak? Też narodowe w pewien sposób, albo co robi chociażby Kweller, tak? Który tworzy muzykę po norwesku i też mają fanów na całym świecie. I to jest, widzisz, o tym nigdy nie pomyślałem. Znakomity problem w ogóle jakby jakiś socjokulturowy, który można by było zbadać, nie? Że tutaj tak fantastyczny mamy język polski, trudny, ale być może jesteśmy bardzo tak wewnątrz tego języka, że nie potrafimy sobie go jakby odebrać jako zachodni słuchacz, nie? Mhm. Jeszcze jest taka anegdota związana z Hetfieldem, który powiedział KAT-om po wspólnym koncercie, że strasznie jest zaskoczony szeleszczeniem języka polskiego. Tak, te głosy szczelinowe. Więc dla nich to może być dziwne, egzotyczne. Wiesz, chyba też nieprzyjemne dla ucha. Dla nas to może być coś pięknego, nie? Ale my w tym wyrastamy, w tej strukturze językowej i rozumiemy dynamikę i wszystko. Natomiast zachodni słuchacz, popatrz, Behemoth też nagrał kawałki po polsku, ale to raczej jako ciekawostka, nie? Wejder angielski, Decapitated angielski, Mgła po angielsku, Riverside po angielsku. No w zasadzie wszystkie kapele, które eksportowe nasze posługują się językiem angielskim i to jest ciekawe. Popatrz, Batiuszka. Batiuszka się teraz przedziera z tym, można powiedzieć, językiem takim, w zasadzie to jest mieszanina, nie można powiedzieć, że to jest stricte starocerkiewno-słowiański, ale jednak tam dużo tych elementów jest i to jest jako ciekawostka. Ludzie to kupują tam, ale teraz pytanie, czy kupują dla całej ceremonii, nie? Dla tej scenografii, dla nich egzotyki, czy na ile język jest tam ważny? No myślę, że widzisz, KAT nagrał ten Metal and Hell po angielsku i w tym nagraniu jest coś bardzo takiego naszego. Nie? Jestem ciekawy, jak to by brzmiało przy okazji innych materiałów, ale no to możemy również gdybać. Nie? Czy KAT na Zachodzie z językiem polskim by się obronił? Chyba nie, chyba jesteśmy tu zbyt subiektywni. Mm-hmm. No właśnie, no bo Rammstein też próbował po angielsku, a jednak to w ogóle jakby nie zażarło, tylko gdzieś tam zażarł ten niemiecki tak trochę niespodziewanie. Ale no kurczę, no bo patrz, my jesteśmy jako Polacy w trochę słabej sytuacji, bo mam wrażenie, że oczywiście pomijając tych, którym się udało i też wielu, którym z różnych przyczyn się nie udało, wielu innych artystów ma troszkę problem z akcentem i tak dalej, jeśli chce tworzyć po angielsku. Z drugiej strony, jeżeli chcieliby to sprzedawać za granicą w języku polskim, to raz, że chyba nasza taka kultura w ekspansji na świat nie jest taka, powiedziałbym, dobrze znana. Trochę tylko my wiemy czasem o co chodzi w związku z naszą polskością i naszą kulturą. Kolejna rzecz, no tak jak wspomniałeś, to szeleszczenie częste, które zwyczajnie, my tego w ogóle nie słyszymy, nie? No bo dla nas to jest normalne, ale... Ale komentatorzy z Niemiec wymawiający Błaszczykowski, dlatego jest Kuba tam, nie? To jest no taki pisz Błaszczykowski. Nie? I dla nas to jest dziwne, że oni nie umieją wymówić tych nazwisk, nie? No ale my też niejednokrotnie mamy problem z jakimiś... Wystarczy spojrzeć, jak my wymawiamy nazwiska Brazylijczyków, a jak się wymawia je faktycznie gdzieś tam w Brazylii czy w Portugalii, nie? No tak, tak. No ale to już sprawa, tak jak mówię, możemy to tylko dywagować, co by było, nie? Mhm. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, że to zrobiłeś na potrzeby tej książki, to znaczy ja w ogóle jestem fanem takiego podejścia, że zrezygnowałeś z oceniania, recenzowania poszczególnych płyt, bo po prostu słuchaj, czasem jak czytam jakąś biografię danego zespołu, to tak mnie po prostu to irytuje, że mam wrażenie czasem, że autor tej książki jakby za wszelką cenę chce zaznaczyć trochę niepotrzebnie swoją obecność na kartach tej książki i podzielić się czysto subiektywnymi opiniami na temat danych utworów, które są dla mnie irytujące, jeżeli ja się z nimi totalnie nie zgadzam, bo muzyka jest czymś totalnie subiektywnym. I to nie jest tak, że ktoś w biografii o piłkarzu napisze, że wygrał 2-0 i to jest fakt i to wszyscy wiemy i z tym nie ma żadnej polemiki. Tylko to jest ocenianie, recenzowanie utworów i albumów w miejscu uważam trochę na to nieadekwatnym, ponieważ ja jako czytelnik biografii oczekuję zagłębić się w historię, to znaczy poznać historię powstawania danych płyt, genezę, fajnie jak są opakowane w to wszystko cytaty, wypowiedzi i z tamtych czasów, i z czasów późniejszych, z różnych perspektyw, ale po prostu jak na przykład nie przeczytałem tej książki w całości, ale troszkę miałem z nią do czynienia, chodzi mi o biografię bodajże Hetfielda, to tam po prostu to jest nie do zniesienia, to jest... Tak, na hale. Wiem o czym mówisz, bo też przeczytałem biografię Hetfielda, jeszcze tam taki marketingowy jest strzał na okładce, szczegółowa biografia Jamesa Hetfielda. Ja to kiedyś bardzo zrugałem, bo to jest oszustwo w zasadzie, nie? Tam szczegółów za bardzo nie było. To jest subiektywne spojrzenie na Metallicę de facto. I Metallica i opisywanie każdego utworu przy płytach, właśnie trafiłeś w dziesiątkę z tym, ponieważ ja właśnie między innymi dlatego odszedłem od opisywania płyt w taki sposób. Tam w książce biografii KAT-a nie brakuje oczywiście recenzji, ale ja cytuję najczęściej wtedy. Z prasy jakoś wybrałem taką naprawdę, która może być ciekawa dla czytelnika. Pyk, podpisywałem ją i jest jako recenzja, nie? Ale absolutnie opisywanie muzyki, poszczególnych utworów, nie. Bo oczywiście ja nie neguję i w żaden sposób nie twierdzę, że recenzje nie są potrzebne, bo uważam, że są i ja z chęcią... Oczywiście fajnie się czyta recenzje takich, powiedziałbym, osób... No jakiś tam, każdy ma swoich ulubionych recenzentów, których zdania na temat jakiejś płyty jest ciekawy, ale po prostu nie mogę zdzierżyć wplatania tego w formę, jaką jest biografia i okej, jeżeli tego jest niewiele, jeżeli to są właśnie cytaty, bardziej bym powiedział, że te cytaty, to spojrzenie, takie ukazanie w sposób, patrzcie, jak to było wtedy, jak opisywał, jak recenzował to ten magazyn, jak ocenił, ale takie subiektywne samemu jakby ocenianie tego, a potem przechodzenie jakby do faktycznej historii, która się wydarzyła, no to mi totalnie nie pasuje i nie gra, nie? No tutaj się jak najbardziej zgadzamy w tej kwestii. Dobra, patrzę, czy tu jeszcze coś możemy poruszyć. No słuchaj, no myślę, że ważną kwestią jest to, że Piotr Luczyk i Michał Laksa odmówili ci udzielenia wywiadów na potrzeby książki. Czy ty masz, pewnie domyślasz się dlaczego, ale czy oni ci to jakoś uargumentowali, czy w taki, powiedziałbym, czysty, jasny sposób? Piotr Luczyk, napisałem do Piotra bezpośrednio maila i on uargumentował to w prosty sposób, ale nie chciałbym publicznie o tym mówić. Być może Piotr, jak będzie... Nie wiem, czy będzie, ale jak będzie komentował swój brak udziału, czy nie, no to sięgnie po swoją jakby swoją decyzję, nie? Usprawiedliwienie, może to jest złe słowo, ale właśnie motywację do tej decyzji, że nie chciał wziąć w tym udziału. Jak najbardziej to jest wolny wybór. Ja starałem się, żeby jednak Piotr był, no bo niby współzałożyciel zespołu, nie? Razem z Irkiem Lotem. I jest Piotr, jest dużo jego wypowiedzi, prawo cytatu, szczególnie na Piotrze się właśnie skupiłem, analizując te wywiady, żeby był. Mi z Michałem już zacząłem rozmawiać, mieliśmy dużo nagrane, jeszcze troszeczkę zostało tematów, no ale w pewnym momencie Michał zrezygnował, miał też pewnie swoje jakieś motywacje do tego, ja też bym nie chciał tego publicznie tutaj rozdrapywać. Przypuszczam, o co chodziło, ale to jest jego decyzja. Szkoda. No ale jakby, tak jak wspomniałeś, prawo cytatu bez problemu pozwala na to, żeby tę dynamikę i niepomijanie poszczególnych postaci gdzieś tam zachować, nie? Także jak najbardziej. Oczywiście bardzo się cieszę i tu oczywiście dziękuję też wszystkim tym ludziom, którzy się zgodzili. Od muzyków, prawda, najstarszych po tych najmłodszych, stażem już w tych zespole KAT Roman Kostrzewski, też Piotr Radecki, przecież bardzo, bardzo ważna postać, Krzysiek Pistelok, czy Gwardia Krakowska, później na koniec Jacek Hiro, Jacek Nowak też opowiedzieli. Mamy tego przecież naszego Paska, który w biało-czarnej brał udział. Fajnie, bardzo się cieszę, że tacy. Henry Beck, który z Piotrem nagrał płytę Mind Cannibals, Maciek Lipina, który nagrał akustyczną płytę z Piotrem. Także mnie to najbardziej cieszy, że z jego tak zwanego obozu też ludzie mi zaufali i zobaczyli, że nie szukam jakby afery, sensacji, tylko chcę poznać też tę drugą odnogę, nie? Jasne, a teraz przejdźmy sobie do takiego tematu smutniejszego, który wypadałoby tutaj poruszyć. Słuchaj, jak pamiętasz ten dzień, jak zareagowałeś na wiadomość, że Roman odszedł? Ojej, no właśnie siedziałem tak w tym miejscu, tak teraz z tobą siedzę. Puściłem ballady, no i tak sobie poprzypominałem wiele rzeczy i spisałem to w takiej notatce, którą opublikowałem nocą u siebie na social mediach takie pożegnanie. Trudno jakby mi to, tym bardziej, że jakby też towarzyszyłem temu wszystkiemu. Całość jakby starałem się właśnie przelać na epitafium, wiesz, na epitafium Romanowi, ale nie w takim sensie smutnym, tylko w takim właśnie tej historii z nim, żeby go tak pożegnać i spuentować tę naszą historię, bo jednak dużo rzeczy umyka z naszej pamięci, nie? A trochę przeżyliśmy wspólnie i mam nadzieję, że to epitafium będzie takim pożegnaniem moim, choć on cały czas jest, jak wspomniałem, w piosenkach, na zdjęciach, w naszych wspomnieniach, nie? I fajnie. Także cieszę się, że książka też, jak sami czytelnicy mogą być zaskoczeni, może nie, ale starałem się, żeby nie budować pomników żadnemu z muzyków, tym bardziej też Romanowi, nie? Więc kilka rys się tam pojawi w tej książce, ale sam Roman by nie chciał, myślę, pomników. Sam Roman był przecież człowiekiem, nie? Z krwi i kości, ze swoimi wadami, upadkami, ale też pięknymi zachowaniami, które też podkreśliłem. Mhm. Dobra, to na koniec skupmy się jeszcze może na tobie. I powiedz mi w ogóle w jaki sposób, bo teraz jest to często zróżnicowane, aczkolwiek u większości jest to głównie jedna rzecz, jak słuchasz muzyki, bo wiadomo, streaming to jest jakaś tam główna rzecz, ale czy może poza tym coś kolekcjonujesz, zbierasz i słuchasz muzyki w inny sposób? Tak, niestety tu mam ciemno, ale całe tutaj są stoiska z płytami za mną. Płyty absolutnie, kasa moja idzie, poważna część wypłaty na książki i płyty. Także płyty, książki. Oczywiście nie na wszystko mnie stać, więc wtedy z pomocą przychodzi praca w Music Magazine, czyli materiały promocyjne, jak zespoły wypuszczają, no to mam do tego dostęp i wtedy sobie ściągam, mam ten plik i wracam do tej muzyki, nie? Także przed chwilą właśnie słuchałem Vomitory, najnowszy album, świetny, więc w taki sposób, nie? Płyty i książki. Chciałbym winyle zbierać, ale na razie mnie jeszcze nie stać na adapter i płyty winylowe. Kaset trochę też mam, kasetki też lubię, ponieważ mam troszkę naruszony laser w mojej wieży, więc często mi płytki ścina, więc wtedy kaseta. Okej. Okay. A właśnie ta twoja działalność w Music Magazine, bo też właśnie działasz na wielu polach i czy to jest taka przestrzeń dla ciebie, gdzie właśnie jest bardziej rozrywką niż faktyczną pracą i którą faktycznie doceniasz? Bardzo. I tym. Bardzo. W ogóle ja się wiele nauczyłem przez ten czas w Music Magazine. Mnóstwo muzyki poznałem, której bym nie poznał sam na pewno. Mnóstwo historii. Więc cieszą mnie miejsca, gdzie mogę się uczyć. I to jest właśnie między innymi music, szkoła moja. Nie tylko ja tam przychodzę z jakąś tam wiedzą i dzielę się, ale mogę się uczyć także od moich podopiecznych i często to robię, nie? Przecież tak nam szybko czas umyka, że z pewnymi trendami no jakby nie nadążamy, a tu oni sprzedają to. Program Rocker Belfer. Nie mam pojęcia o stronie technicznej, nie? A tu mam kilku uczniów, szczególnie jednego z mojej klasy, który poświęca ten czas i jest producentem tego programu. Tu dużo technicznych rzeczy on mnie też naucza. Chłopcy, akurat jestem wychowawcą klasy technik informatyk, mam samych chłopaków w klasie, więc też mnie uczą w tym aspekcie, nie? Podsuwają mi muzykę, niekoniecznie ze świata rock'n'rolla, ale właśnie ze świata być może, znaczy hip-hopu, nie? Który być może się przyda tematycznie do takiego odcinka tego programu. No i fajnie. Także szukam miejsc, gdzie się mogę cały czas uczyć, nie? No w ogóle odnośnie tej prasy takiej niszowej, metalowej, to kurczę, powiem ci, że to mogłoby się wydawać, że to w obecnych czasach nie ma racji bytu, a jak się okazuje, ludzie cały czas są głodni takich, powiedziałbym, fachowych opinii, no i przede wszystkim tego formatu fizycznego, papierowego i to jest bardzo fajne. Tak, no tak jak mówiliśmy na początku, nie? Wywiadu, że papier, książka, to co możemy schwycić. Aczkolwiek musimy wiedzieć też, że świat idzie do przodu i po prostu są też zwolennicy tego, żeby mieć wszystko w komputerze, nie? I książkę, i płytę, i to też trzeba uszanować. Ale fajnie, że jeszcze prasa żyje. Właśnie mam tu taką książkę, która mi jest potrzebna na śmierć gazet i przyszłość informacji. Więc jak na razie rzeczywiście być może ta prasa to już nie są te nakłady, ale nadal żyje, nadal o nią walczymy, nadal ludzie to kupują, a przecież papier nie jest tani, więc ta gazeta idzie w górę z ceną, a ludzie jednak czytają i to jest fajne. To jest fajne. Zastanawia mnie, jak to będzie troszeczkę z tymi kolejnymi pokoleniami, nie? Czy te osoby wychowane tylko na artykułach, na smartfonie, na komórce, czy one jakby są w stanie uratować całkowicie prasę, nie? No, powiem ci, że fajnie to, fajnym zwiastunem do tego wszystkiego jest to, że dobrze się sprzedają winyle, nie? I to też wśród młodych ludzi. Więc to jest bardzo fajne, że ten format fizyczny cały czas gdzieś się utrzymuje, jest jakąś małą częścią tego całego biznesu, natomiast no, w naszym środowisku rocka i metalu, no to gdzie indziej jak nie tutaj po prostu ten format fizyczny cały czas będzie żył, nie? Taką mam nadzieję. No ja również, także mam nadzieję, że z tą nadzieją nie umrzemy. Dokładnie, od papieru zaczęliśmy, na papierze kończymy. Swoją drogą moje notatki też są papierowe i ja zawsze sobie ręcznie wszystko zapisuję w ogóle, zawsze przed wywiadem. Czasem korzystam bardziej, czasem mniej z tych notatek, ale lubię w ogóle, taka ciekawostka, ręcznie sobie to wszystko przygotować, jakoś tak fajniej się wtedy czuję niż jak to jest wydrukowane albo w ogóle jakbym miał to mieć na jakimś innym ekranie. To także papier po raz kolejny się pojawia. Papier i pismo. Ja też wymagam od moich podopiecznych, jak wypracowania piszą u mnie, to przede wszystkim ręcznie, nie drukujemy, nie? Także no mam tę potrzebę obcowania z pismem, choć ono jest czasami dramatycznie nieczytelne i mówię także o sobie, bo sam nie mam najpiękniejszego pisma, ale jednak no jak oduczymy się tego nawyku, nie, posługiwania się długopisem, piórem, no to też to będzie ułomność. Mhm. Dobra, słuchaj, dziękuję ci pięknie za tę rozmowę, bardzo, bardzo inspirująca, bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem i w ogóle lubię, kurczę, takie zderzenia z ludźmi poza muzykami, właśnie z ludźmi od takiej roboty, bardziej bym powiedział, że myślniczej w tym wszystkim, czyli, bo tacy ludzie też są w tym wszystkim potrzebni. My na to patrzymy trochę pewnie inaczej, ale takie rozmowy też są jak najbardziej bardzo inspirujące. Wielkie dzięki, słuchaj, za zaproszenie, za przygotowanie tego wywiadu. Też nie wiem, kiedy zleciał ten czas. Pozdrawiam tutaj oglądających, słuchaczy, no i mam nadzieję, że się spotkamy niedługo przy okazji może promocji książki. Takie rozmowy też na gorąco, opinie też są bardzo ważne, także dzięki za uwagę. Piękne dzięki, trzymaj się. Dzięki. Cześć.